kolejki okręgowej Kraków 1 mecz z Legionem Biedniu, który jest generalnikiem Ligi Kajzeniki. W dniu 14 stycznia przeprzeknicza grała w Słoszewej z lokalnym Pędnikiem, który wygrała 2-0 po polach strzelonych przez Grzegorza Majerkiewicza. Proszę Państwa, partnerami klubu są wyżej wymienione firmy. Waldek Tare, producent artykułów higienicznych, klucze. Rafia, Roman Szromi, płytki ceramiczne i artykuły wodno-kanalizacyjne w kluczach. Tech Gaz, Robert Szkup, instalacje przemysłowe w kluczach. Expro, Sebastian Sitkowski, produkcja wyrobów metalowych w kluczach. Moto Expert, Dariusz Siempiński, hurtownia motoryzacyjna w Orkuszu. Intencom, Mariusz Bednarz, sklep komputerowy w kluczach. Twoje Piękno, Anna Kaczmarczyk, gabinety kosmetyczne i podologia w kluczach. Agnieszka Zuk, studio permanentnego makijażu w kluczach. Firma Krysta, Łukasz Klik, panele podłogowe, okna i akcesoria do domu w kluczach. Fizjoterapia Blanka Klik, gabinet fizjoterapii w kluczach. Pablo Sport, Paweł Kątek, sprzęt sportowy w Orkuszu. Ubezpieczenia Urszula Swędzioł, agencja ubezpieczeniowa w kluczach. Jurna Chata, Arkadiusz Kazek, Agrup Turystyka w Godawicy. Pizzeria Corleone, Karolina Polan w kluczach. Optyk, Joanna Siemba, gabinetyczny w kluczach. Teuton Industrial Zambor, produkcja elementów poliuretanowych w Orkuszu. Urzędny klucze. Thank you.
A nie chodź wie. A co to nie jest? Co tam jest? Proszę Państwa, skład dzisiejszych drużyn. Drużyna gości z numerem pierwszym Krystian Okiotek, z numerem trzecim Daniel Skrzydło, z numerem czwartym Dominik Chmura, z numerem piątym Jakub Brzoski, z numerem dziewiątym Dawid Pilniewicz, z numerem 11 Patryk Rutuski, z numerem 13 Michał Zlatosław Pudrodko, z numerem 15 Eryk Skrzyński, z numerem 16 Pasiek Grzegorz, z numerem 17 kapitan drużyny Paweł Lędych, z numerem 18 Sylwester Sobczyk. W rezerwie z numerem 12 Szymon Piotrzek, z numerem 2 Daniel Kwiła, z numerem 6 Krzysztof Barczyk, z numerem 7 Dawid Danarczyk, z numerem 14 Mateusz Rożański, z numerem 19 Patryk Danysz, z numerem 22 Kamil Piotrowski. Trenerem drużyny Glagonu Podlin jest pan Marek Nangla. Ustawienie drużyny gości systemu 4-2-3-1. Skład drużyny gospodarzy z numerem 98 Ireneusz Stęsia, z numerem 3 Szymon Kulawi, z numerem 4 Szymon Sosnowski, z numerem 5 kapitan drużyny Szymon Buduła, z numerem 7 Grzegorz Nowakiewicz, z numerem 10 Damian Kończyk, z numerem 13 Marek Smętek, z numerem 14 Sylwester Cuklał, z numerem 15 Jarosław Rak, z numerem 16 Łukasz Zakiewicz, z numerem 19 Krzysztof Kończywa. Skład drużyny na rezerwę z numerem 53 Bartosz Matysek, z numerem 6 Łukasz Tomisza, z numerem 8 Bartosz Śliwka, z numerem 9 Robert Szczypciak, z numerem 11 Dawid Nowak, z numerem 17 Mateusz Słabyń i z numerem 18 Pacper Bartczak. Trenerem drużyny gospodarzy jest Tomasz Kolabik. Drużyna przemysłu gra w systemie 1-4-1-4-1. Tak,
Thank you.
Thank you.
Panie Tatku, puścimy twą? Proszę bardzo. O, dzięki. Ja bym chciał, żebyś
chcieli. Co to się bez zapędu zjechali. Jak nas tam było z 8 tysięcy. Nie chcieli to puścić? Nie. Zero jest. Jeden, dwa. Dobra, dobra.
23 minuta meczu, podwyższenie wyniku. Podwyższenie 2 do 0. Bronka strzelił z numerem 13. Juchar Złotosław Prowadko. Nagłośnienie do wymiany. On jest jakby z innym poszczególnym przemysłem. Już mogą uruchomić grę. Thank you.
Co ten leśniak i rybicze? Nie wiem właśnie, ale może... Leśniak zakończy. Zero dwa dla Legionu. Jest dwa czy trzy? Dwa zero było, nie? Trochę stwierdziłem, że nie czemu, czy rzut ten został ukarany bramkarz Drożny Przemszu i Remorz Gąsła. Ale nie, nie, pan tutaj pan ma rozstawiony. Ale on już ani pomocy, ani ataku. Ani ja mówię, że ojczyzny ma, Piotrka nie ma, Surawika nie ma, tego leśniaka jest po pomocach, kasowo to mogę sprawić. Tak, lepiej ten młodych niż to jest słaba ta pomoc. No. Starcie, baki nie wie, będziesz miał. Tak, to jest.
Jeszcze parę lat i próbowałem harpagan taki, że... No to nie ogląda, jak się denerwuje, to nie ogląda. Prawie była bramka. O, dzięki, bo nie mogę dopisać, a właśnie najlepiej jakieś komentarze dodać. No.
Thank you.
Zakończyła się pierwsza połowa meczu. Do regulaminowe 45 minut sędzia nic nie doliczył. Wynik 2-1 dla drużyny gości po bramkach. Sylwestra Sobczaka w 7 minucie. Uchwała Sławosława Krychotko w 23. I na 1-2 strzelił Sylwester Cukła w 42 minucie. Nie,
Zgadnij, jakby nie. Wygrywają 2-0, jest ciebie. To jest jedyna już nikogo. Ale. Chodź, żeby szanę już zrobić. A chcę tego demar, panie się ubożę. Czarne kury! Tak, ale powiem ci, że pierwsze raz na czele. Co teraz, Mańku? Co teraz, Zagre?
Szipera do środka, tańczówkę na tę pozycję, co z wszystkiego do pomocy, na prawo tego wykonania, do obrońca, słabe i ze dbacza. Prawy obrońca taki mały wóz, bukow na tym nieustępliwy. No to właśnie mówię, no jak on wstawia ten ze skład na wysoko. A przecież miał mnie Sipra do dwóch, a Flakiewicz na prawy obrońca. Sosnowski do pomocy, a Kuchna Tęczuka na sobie. Sosnowski jest dobry pomocy. No jest młody i szybki. Nie boi się nogi odstawić, nie. A ten to musi być zabezpieczony. Daj na stopera zamiast Kulawika, a na prawie tego Flakiewicza. I obrona ustawiona jak trzeba. Słabonia w pomocy. O, tego Barczaka tylko do pomocy. Grają. Rozpocznie się druga połowa meczu pomiędzy Przygierką z Księcia Klucza Legion Wolin. Po pierwszej połowie wynik wynosi 1-2. To dla Legion Wolin po bramku strzał przez Sylwestra Sobczyka i Chwora Złotosław Pochodko w 7.23 minuty. Natomiast dla Rzęczy w 42 minucie strzelił Sylwester Cypiał. Również żółtą kartą został karany w 29 minucie piłkarz drużyny Rzęczy Romeusz Tomsio. Proszę Państwa, tam kluby są sponsorzy w osobach osoba i instytucja. Wałwat Karol, producent artykułów higienicznych w Kluczach. Rafia Roman Szroni, ludzki ceramiczny i artykuły zewnętrzno-kanalizacyjne Klucze. Bałkas, Robert Sztuk, instalacje przymkowe Klucze. Ekspro, Sebastian Sutkowski, produkcja wyrobów metalowych Klucze. Motoekspert, Dawid Zieliński, hurtownia motoryzacyjna i Elkusz.
Tutaj tam, Mariusz Bornasz, sklep komputerowy Klucze. Zoje Piękno, Anna Kaczmarczyk, gabinety kosmetyczne i podologia Klucze. Agnieszka Zyk, studio permanentnego makijażu Klucze. Wilma Krysta, Łukasz Knik, Kamelia Podkowa, okna i akcesoria do domu. Fizjoterapia Blanka Klik, gabinet fizjoterapii Klucze. Paweł Sport, Paweł Kombok, sprzęt sportowy Olkusz. Ubezpieczenia Urszula Stędzioł, Agencja Ubezpieczeniowa Klucze. Jurna Chata, Arkadiusz Kazek, Agroturystyka Wodawica. Pizzeria Orleana, Karolina Dolan, Klucze. Optyk Joanna Siendak, gabinet optyczny Klucze. Dajtor Industrial, Zbigniew Sandor, Zjad Elementów Poliuropanowych, Olkusz. I Klucze. Teraz będzie zmiana przynajmniej. Od początku to powinno być. Kończymy na swoje. Grupa grać 4, 3, 7 ubrań. Proszę Państwa, z tego składu doszło na gości z numerem pierwszym Krystian Wokietek, z numerem trzecim Daniel Skrzydło, z numerem czwartym Dominik Chmura, z numerem poprawcie tam wynik na 1-2. Z numerem dziewiątym Dawid Tymilewicz, z numerem 11 Patryk Ropuski, z numerem 13 Michał Swiatosław Rychowko, z numerem 15 Eryk Skrzyński, z numerem 16 Grzegorz Pasik, z numerem 17 kapitan drużyny Paweł Jędyk, z numerem 18 Sylwester Sobczyk. Drużyna Przemysza Klucze, z numerem 98 Ireneusz Tomsia, z numerem... Z numerem 3 doszło do zmiany za Szymona Kulawika, wszedł z numerem 9 Robert Szczypciak. Z numerem 4 doszło do zmiany za Szymona Sosnowskiego, z numerem 17 wszedł Mateusz Sławą. Z numerem 5 kapitan drużyny Szymon Bogula, z numerem 7 Grzegorz Majkiewicz, z numerem 10 Damian Pańczyk, z numerem 13 Marek Smętek, z numerem 14 Sylwester Cuklał, z numerem 15 Jarosław Rak, z numerem 16 Łukasz Flakiewicz i z numerem 19 Krzysztof Kończyga. Sędziami dzisiejszego spotkania są sędzią główny jest pan Marcin Przysiężniak, na linii pomagają mu panowie Tomisław Hibner i Mateusz Mołek. Dawaj.
Dziękuję.
Natomiast na Jurawa w 49 minucie wszedł Daniel Chmura za Grzegorza Pasicha. Panie sędzio, a te dzieci to muszą stać na linii? Brawo. Mecz dalej otwarty. Druga minuta meczu, drugą bramkę dla drużyny gospodarzy strzelił z numerem 7 Grzegorz Metrykiewicz. Zmiana drużyny, zmiana gospodarzy, na górę z numerem 8 wszedł Śliska Bartosz za
Jarosława Rata z numerem 15 i z numerem 11 na Murowo Wrzody. Dawid Nowak za Danny Napańczyka z numerem 10. Thank you.
No, jakieś no ciasno, ale... No, a ty nie?
No kurde, też mam trochę roboty, ale pojadę może. Tylko teraz... No to podwieźże go do... A nie, nie masz tu sprzętu, nie? To tam ode mnie się chyba jedzie, tam nawet też przez czy... motorem. No. Ła. No i ja cię zgarnął? Tylko, że nie wiem, czy ja z Olkusza jadę, czy nie pojadę tędy, przez pola. Ale to podjadę po ciebie, jak chcesz. To podjadę na Olkusz, może jeszcze wezmę kogoś, nie będę pustym autem jechał. Zaraz pogadamy po meczu z Radimem. Albo od razu chodź do mnie. Mam do malowania trochę drewna. Wynik 2-3 dla Legion. Ty, jak na taki zaciąg, to dupy nie urywa. Thank you.
Znowu ktoś leży, kurwa. Któryś raz już laga, kurde, no. Thank you.
Co tu się odwala? Ale obrona. Thank you.
Kurde, 50 minut mi pokazywało. Ty, którą oni zmianę robią? W tej połowie czy... Thank you.
88 minuta meczu, zmienione wdrożenie gości. Na Murawie pojawienie się z numerem 19. Danisz Patryk jest numerem 7, Dawid Tomarczyk. Natomiast zeszli z Murawie z numerem 11. Patryk Rotuski i z numerem 13 Igor Sławy i Sławy Prochotko. Palił, palił. Panie sędzio, a młodzież to może wejść na boisko? A cóż wam przeszkadzają te chłopaki? Dajcie spokój. Nie dawać im, wyjdźcie! Dajcie długo piłkę, chłopie, jak się wstanę, tak na to. Nie daj! Nie daj temu! Ay, ay, ay.